Trzymaj, trzymaj! Cześć, z tej strony kawiarka, drugiej strony kawiarkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę albo i nie. Witajcie na kanale! Dzisiejszy film ona kontra on. Więc dzisiaj będzie trochę, albo trochę bardzo na sportowo, ona kontra on, sportowe challenge. Zapraszamy! Kochani, więc pierwsza konkurencja to będzie... Podciąganie na drążku. Podciąganie na drążku, dokładnie. Wydaje mi się, że takim... No ja bym wolała tak. No to co, kto pierwszy? Może pierwszy? Zaczynaj. Pamiętajcie, że mężczyzna i kobieta nie mogą tak naprawdę konkurować jeden do jednego, więc Daniel będzie robił półtorej razy tyle co ja. Żeby wygrać. Żeby wygrać. Jeżeli nie zrobi półtorej raza, no to ja wygrywam. Tak. Polecimy. Let's start! Ja już się odcięłam. O, ja się w ogóle nie wiem, czy podciągnę, nie? Ale dobra, próbujemy! No dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Coś nie poddawaj się, dawaj. Nie poddawaj się! Dobra, podejście numer dwa. O yoga. Ci buddyści. Spokój, opanowanie, uwaga. Teraz na pewno dam radę. To no. Teraz w sensie spróbuj na biceps. Dobra. Na biceps ma... Na biceps. Co? Ty nie ma opcji. To weź ci jej pomóż i będzie miała jeden. Czekaj, to chociaż od skoku jeden. No, no. Boże, nada, nawet raz nie zrobię. Słuchajcie, jestem taka zmęczona. Czekaj, i taka przepracowana, że nie ma opcji. Nie, nie, trafiłem, nic w stanie się głowę uderzyć. Nie, dawaj. O, prawie, dawaj. No, dawaj. O, no może tak. Jeszcze kopa dostał. Tak naprawdę ty musisz zrobić dawaj. Dwa. No spróbuj. Jeszcze. Dobra, daj jej odpocząć, bo już się pewnie spompowała. Do odcinek. Słuchajcie, ja już jestem odcięta. Ja mogę z przeskokiem. O, jak skoczę, tak. No, dawaj, 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 dawaj. Trzy. Dobra. No i ładnie. Ta trzy. Dobra. Niech będzie trzy. Teraz ja, tak? Oszustwo. Teraz ty. Czyli jak się podciągałaś, tak? Teraz by jakieś super tak przejścia powinnam robić. Takie Dobra, teraz ty. No dawaj, Daniel, zobaczymy. Bez problemu. To... Coś czuję, że te challenge będą trochę nie fair. Pamiętajcie, że jestem nie w formie. Ja chyba się go złapię. Zrobimy obciążenie. Kurczę. Niewygodnie, no. Niewygodnie? A i tak ładnie robisz. Dobra, taka małpka. Czy ktoś w ogóle liczy? Nie. Dycha teraz. Dyszka? Teraz? Kurczę. Ja tak naprawdę powinnam zrobić około 8, żeby wygrać. Nie, 9. Dobra. Sandra, co o tym powiesz? Winner! Powiem co o tym, że ta konkurencja jest przegrana dla mnie z góry. Od razu. Jezu, jaka smutna. Nic nie szkodzi. Ja cię kocham. Dobra, dobra, spokojnie. Mam jeszcze kilka innych konkurencji, które właśnie wykonamy teraz. Wiszenie, tak? Co? Wiszenie zrobimy, kto dłużej się utrzyma. Kochani, następna konkurencja to wiszenie. W sumie ktoś by powiedział wiszenie? Nic trudnego. Łapiesz się i wisisz, ale mogę wam powiedzieć, że to nie jest do końca takie łatwe. Więc będziemy razem wisieć i będziemy razem próbować przetrwać. Tylko ty musisz półtorej raza tyle co ja, nie? Tak. Dobra. Chociaż w wiszeniu raczej to nie powinno być. Niesprawiedliwe w sensie, że półtorej razy muszę dłużej wytrzymać. No bo ty jesteś półtorej raza cięższy, nie? No. A dobra. Ja mam, że setkę ty 60. No to po prostu będziemy wisieć razem. No. I kto pierwszy spadnie, ten przegrywa. Czyli... Justyna, jak myślisz? Myślę, że... Ale szczerze, spokojnie, nie bój się. Myślę, że... To się okaże wkrótce. Czyli za minutkę. Da. Let's start. Gotowy? No. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nie będziesz sobie nogami pomagał. Ale będą odciski. Jak tam dajesz radę? Coraz ciężej. Coraz ciężej? Mhm. Jest w ogóle ciężko. O Jezus Maria.
Daniel? Nie poddawaj się. O, wiesz jak ciężko, o kurczę. I co, opuszczasz się? Puszczaj się. Halo, kurwa, baba na dziada. Dajemy kolejną umieram. Kurwa, baba na dziada. No, puszczaj się. Daniel, dawaj. No już rączki widać. No trzymaj, trzymaj. Sandra, nie możesz spieprzyć tej konkurencji. Daniel, trzymaj. Nie, trzymaj. Sandra, głowa, to głowa. Oddychaj, oddychaj. Nie mów. No, Daniel. Proszę. Dobra, puszczaj się. Nie, Sandra, Sandra, no nie dawaj się, no. Jest. 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 Czułam, że to wygrasz. Patrzcie. Jakie zgniecione ręce. Boże, ja przeżywałam to razem z wami. O jest. Ja wiem, że ja po tym filmie będę cierpiała. To na pewno. Ale to wszystko dla was, słuchajcie. No i kobieta w końcu musi wygrać, a nie zawsze facet wygrywa. Nie? Dobra, to lecimy na następną konkurencję. Pompki! Teraz tak szczerze, Daniel, dało ci wygrać, czy...? No nie. Właśnie, a tak szczerze. Normalnie. Normalnie. Wypompowałem. Ja już widziałam po minie, że... Ja no. Też widziałam, on wyglądał jakby umierał. No, już tak mówię ciężko, ale też nie byłam pewna właśnie, czy ten... Czy tak... Tak, ślizgo strasznie tam jest na tych poręczach. Ja miałam tak, że jak się zaparłam rękoma, to jak nie mogłam się puścić. Coś? No. A cieszę się, że wygrałam chociaż tą konkurencję, bo pompki na pewno nie wygram. O, nie, zobaczymy. No, zobaczymy. Dobra, kochani, no to co? Robimy pompeczki. Pamiętajmy o tym, że Daniel półtorej raza musi więcej. Zrobić więcej. Dobra. Ogólnie teraz jestem jakaś przemęczona i tak wiecie, no troszeczkę... Dobra, nie ma wymówek. Takie małe. No dobra, lecimy. Bez usprawiedliwień. Let's start. Tak. Dawaj. 19, 20. 20. Dobra. Starcie. Ile końcówka. To już była pompa. Właśnie. No, jak niestety. Odczucia? Jak emocje? Ciężko. Pamiętajcie, że jestem chora jeszcze. Tak. Minimum wymówki. 31. Minimum 30. Chcemy wygrać. 31, 31. Tak, tak, tak. Dokładnie. Więc zobaczymy, czy to pokonasz. Kuleszko. No. Tak, ja ci będę liczyć. Zwycięstwo. Co jest? Piąteczka. Cieszę się twoim zwycięstwem, bo cię kocham, ale wolałabym wygrać. To musisz jeszcze trochę poćwiczyć. No niestety. Dzięki. Nikt nie lubi przegrać. Tak? Ciekawostka. Zobaczymy następny challenge. Co jest następnego? Bieganie, tak? A nie ten? Plansza? Nie, to na koniec. Bo nie byś mogła więcej, bo już wstępujesz. Masz rację. Dobra, kochani, następny challenge to bieganie. Do startu. Start. Biegniemy na ile? Dwa kółka. A, dwa kółka. To tak jak... Około, nie wiem, 400 metrów, 440. Tak jak tutaj widzicie, możesz już pokazać, jakie to jest wielkie kółko jedno. No jedno ma chyba 220, ale nie jestem pewien. Tak, bardzo dużo w każdym razie. Nie jest nic napisane. Bardzo dużo, więc musimy przebiec dwa kółka i kto przebiegnie szybciej, ten wygrywa. Łup, łup. Zobaczymy. Jak to wyjdzie? Gotowy jesteś? Będzie. Dobra. 2-1, no, bo wygrałeś w podciąganiu i w tym, w pompkach, tak? Mhm. Dobra, sobie zrobię kitka, żeby mi nie przeszkadzało. Buty to mam średnie do biegania, tak jak mówiłam, jestem chora. I tak ci nikt nie uwierzy. No jak nie? Patrzcie, słyszeliście jak na koniec pompek, jak skrzyknęła ten... Skrzyknęłam. Jak stara kwoka. Właśnie. Jestem chora. Dobra, gotowi jesteśmy? Właśnie jak jesteś chora i wygrasz, to wtedy propsy dla ciebie. No właśnie, o to chodzi.
Ale na pewno nie wygra. Dobra, gotowy? Kurczę, więcej ci zajmuje niż mi. Co ty masz? Macie coś w kieszeniach? Nie w kieszeniach, to mi oddajcie. Dobra. Let's start! Gotowi? Do startu? Start! Dawaj, Sandra! No, dawaj, 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 dawaj! Ciężko! Jeszcze jedno? No! Dawaj, dawaj! Dawaj, Daniel! O, jaka popisowa! Już zaraz cię dogoni, patrz, przyspieszyła. Dawaj, Sandra, no gdzie? Jeszcze nie przekroczył mety! Winner! Ale zdychacie. Mnie już nie ma. Proszę powiedzieć, co czujesz? Czuję, jakby miał wypluć płuca zaraz. A ty? Tak samo. Nie wyglądało to tak tragicznie. Możecie być z siebie dumni. Daniel wygrał. Czyli? 3-1, wygrywa i to na maksa. Czyli to już ostatnia konkurencja? Jest jeszcze jedna. A, jaka? A, plank. Tylko wrócimy za 5 minut. Starzy ludzie już tak mają. Niestety. Wiedziałam, że będzie ciężko, nie wiedziałam, że aż tak. Brawo. Jakbym wiedział, że tak łatwo będzie, to bym tyle energii nie dawał. Dziadu. Dobra, kochani, już odpoczęliśmy, powiedzmy. Po 3 minut nie możemy tylko złapać. No. To jest fajne. I ostatni challenge sportowy to jest, jak to się nazywa? Plank? Nie. Plank. Po polsku to się nazywa deska. Potocznie. Tak, ostatni challenge to jest deska. No i kto dłużej wytrzyma? Let's start! Start! Yeah. Kurczę, jakbym to wygrała, to by było super. Nie przegrała tak całkowicie. Nie gadaj lepiej. Ale ciężko. No dawaj, Daniel, kładziesz się? Myślę, że się nie podda tak łatwo. Spin, pana dziada, a ja myślę, że się podda. Dobra, to pan wyżej. Jaką kaną? Jest, wygrałam! Winner! Oszustwo. Jakie oszustwo? Co to było? Nic nie było. Było oszustwo? Co? Z czego? Tak nisko? No, ale poprawiłam ją, powiedziałam dupa niżej i wzięła do góry. O, widzisz? Co wyżej, czy tam nie wiem, co powiedziałam już w sumie, ale zrozumiała. Tak. Czyli co? Uwaga. Czyli honorowo tak przegrałaś. Nie ma wstydu. Czyli summa summarum, przegrałam jako ona, ale dziewczyny, pamiętajcie, że i tak jesteśmy najlepsze. Ty przegrałaś 2-0. Przegrałam 2-0, nie. W gotowaniu? Ale poczekaj, tutaj przegrałam... W gotowaniu? Tutaj przegrałam 3-1. 3-2. Przepraszam, przegrałam 2-3. Daniel wygrał ponownie. Więc musimy jakieś konkurencje wymyślić, gdzie ja w końcu będę mogła wygrać, a nie... Dokładnie, możecie pisać co. Możecie napisać, jeżeli kto chcecie... Kto zrobi lepszy make-up? Tak. Możecie pisać, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś challenge, które waszym zdaniem mogłyby się pojawić u nas na kanale.
to serdecznie zapraszamy tam na dole do komentarzy. Jak macie jakieś fajne pomysły i piszcie śmiało, pewnie coś wybierzemy z waszych komentarzy. Dobra kochani, było miło, dzięki za oglądanie i co? Widzimy się w następnym filmie Ona kontra On. Pa! Takie końcowe pogaduszki. Wykończył cię bieg? No. Mnie też. A ciebie usta? Tak. Wykończyło patrzenie na nas? Tak. Ale ciężko, powiem wam, takie biegi.